Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Numeri. Czwarta Księga Mojżeszowa. Lewici, ich liczba i obowiązki. A oto rodowód Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan przemawiał do Mojżesza na górze Synaj. Oto imiona synów Aarona. Pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar i Itamar. To są imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, aby byli kapłanami. Lecz Nadab i Abihu zginęli przed Panem, gdy ofiarowali przed Panem na pustyni Synaj inny ogień, którego im nie nakazał, a nie mieli synów. Pełnili więc służbę kapłańską przy Aaronie, ojcu swoim, Eleazar i Itamar. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: każ zbliżyć się plemieniu Lewiego i stanąć przed Aaronem, kapłanem, aby mu usługiwali i aby pilnowali tego wszystkiego, o co troszczyć się ma on i cały zbór odnośnie namiotu zgromadzenia, pełniąc służbę w przybytku, i aby pilnowali wszystkich sprzętów namiotu zgromadzenia i tego wszystkiego, o co troszczyć się mają synowie izraelscy, pełniąc służbę w przybytku. Lewitów oddasz Aaronowi i jego synom. Będą mu oni całkowicie oddani jako dar od synów izraelskich. Aarona zaś i jego synów ustanowisz, aby strzegli swego kapłaństwa, a obcy, który się zbliży, poniesie śmierć. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: oto ja wziąłem lewitów spośród synów izraelskich w zamian za każdego pierworodnego, otwierającego łono macierzyńskie u synów izraelskich. To też do mnie należeć będą lewici, gdyż do mnie należy każdy pierworodny. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą, jam jest Pan. I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowy: spisz synów Lewiego według ich rodów i szczepów, wszystkich mężczyzn w wieku od miesiąca wzwyż spiszesz. I spisał ich Mojżesz zgodnie ze słowem Pana, jak mu nakazano. A oto synowie Lewiego według swoich imion: Gerszon, Kehat i Merari. A oto imiona synów Gerszona według ich rodzin: Libini, Libni i Shimei. A synowie Kehata według ich rodzin: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Synowie zaś Merariego według ich rodzin: Machli i Musi. To są rodziny Lewiego według ich rodów. Od Gerszona pochodzi rodzina Libnitów i rodzina Shimeitów. To są rodziny Gerszonitów. Liczba spisanych mężczyzn wszystkich od miesiąca wzwyż wynosiła 7500. Rodziny Gerszonitów obozować będą za przybytkiem po stronie zachodniej. Wodzem zaś rodu Gerszonitów będzie Eliasaf, syn Laela. Pod strażą Gerszonitów w namiocie zgromadzenia będzie przybytek i namiot, jego okrycie, zasłona u wejścia do namiotu zgromadzenia. Zasłony dziedzińca, zasłona u wejścia na dziedziniec, który otacza wokół przybytek i ołtarz oraz jego sznury wraz z całym jego urządzeniem. Od Kehata zaś pochodzi rodzina Amramitów i rodzina Ischarytów, rodzina Hebronitów i rodzina Uzielitów. To są rodziny Kehatytów. Liczba wszystkich mężczyzn od miesiąca wzwyż wynosiła 8600 pełniących służbę w świątyni. Rodziny synów Kehata obozować będą po południowej stronie przybytku.
Wodzem zaś rodzin Kehatów będzie Elisafan, syn Uziela. Pod strażą ich będzie skrzynia, stół, świecznik, ołtarze, święte sprzęty potrzebne do pełnienia służby i zasłona wraz z jej obsługą. Wodzem przywódców Lewitów będzie Eleazar, syn Arona, kapłana. On będzie miał nadzór nad pełniącymi służbę w świątyni. Od Merariego pochodzi rodzina Mechlitów i rodzina Muszytów. To są rodziny Merarytów. A liczba spisanych u nich mężczyzn wszystkich od miesiąca wzwyż wynosiła 6200. Wodzem zaś rodu Merarytów będzie Suriel, syn Abihaila. Obozować oni będą po północnej stronie przybytku. Pod nadzorem i strażą Merarytów będą deski przybytku, jego zasuwy, jego słupy, jego podstawy i wszystkie jego sprzęty wraz z całym jego urządzeniem. Słupy wokoło dziedzińca, ich podstawy, ich kołki oraz ich sznury. Przed przybytkiem zaś na przedzie, więc przed namiotem zgromadzenia po stronie wschodniej, obozować będą Mojżesz i Aaron ze swymi synami, pełniącymi straż przy świątyni za synów izraelskich. Obcy zaś, który się zbliży, poniesie śmierć. Wszystkich zaś spisanych Lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron według ich rodzin zgodnie z rozkazem Pana, wszystkich mężczyzn od miesiąca wzwyż było 22 tysiące. Wyodrębnienie Lewitów w zamian za pierworodnych. I rzekł Pan do Mojżesza: spisz wszystkich pierworodnych mężczyzn u synów izraelskich od miesiąca wzwyż i sporządź ich imienny spis. Lewitów zaś wyodrębnisz jako moją wyłączną własność, bom ja jest Pan, w zamian za wszystkich pierworodnych synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za wszelkie pierworodne wśród bydła synów izraelskich. I spisał Mojżesz, jak mu nakazał Pan, wszystkich pierworodnych wśród Izraelitów, a wszystkich spisanych pierworodnych mężczyzn od miesiąca wzwyż według liczby imion było 22273. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wyodrębnij dla mnie Lewitów jako moją wyłączną własność w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za ich bydło. Lewici będą należeć do mnie, bom ja jest Pan. A jako okup za owych 273 pierworodnych spośród synów izraelskich, którzy przewyższają liczbę Lewitów, weź po 5 sykli na głowę, weźmiesz zaś według sykla świątynnego po 20 ger za sykl. Pieniądze te dasz Aaronowi i jego synom jako okup za tych, którzy są nadwyżką liczbową. Mojżesz wziął pieniądze okupu za tych, którzy przewyższali liczbę okupionych przez Lewitów. Za pierworodnych synów izraelskich wziął 1365 sykli według sykla świątynnego. Pieniądze okupu dał Mojżesz Aaronowi i jego synom zgodnie z poleceniem Pana, jak Pan nakazał Mojżeszowi.